Krzysztof Lijewski, legenda reprezentacji Polski w piłkę ręczną i Wyjwę Tauron Kielce, gościł w poniedziałek w Radoszycach. Był on gwiazdą turnieju powiatowego dla dzieci organizowanego w ramach programu Dziecięca Piłka Ręczna przez Urząd Marszałkowski w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast współorganizatorem tych powiatowych eliminacji był Urząd Gminy Radoszyce. Krzysztof Lijewski przede wszystkim zachęcał młodych adeptów tego sportu do bycia wytrwałym i postawienia na szczypiorniak, który jest bardzo ogólnorozwojową dyscypliną. Zostałem zaproszony przez organizatorów turnieju, żeby spotkać się z dziećmi przed rozpoczęciem zmagań. Bardzo się cieszę za zaproszenie. Wiemy, że piłka ręczna to sport w Polsce jest wspaniały. Cieszę się, że takie inicjatywy właśnie jak dzisiaj, czyli od najmłodszych lat rywalizacja dzieciaków na poziomie piłki ręcznej jest coraz większa i naprawdę bardzo się cieszę, że widzę tyle młodych ludzi, którzy pałają grom do właśnie mojej ukochanej dyscypliny. Tutaj mamy te najmniejsze dzieci, bo to jest wczesna podstawówka. Pan w tym wieku był już ukierunkowany na szczypiorniak, na piłkę ręczną, czy to się dopiero kształtowało? Ja również w podstawówce stawiałem swoje pierwsze kroki, bodajże chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej zacząłem dopiero bawić się właśnie w piłkę ręczną, ale zaczynałem tak jak właśnie te dzieciaki za mną, więc każdy od tego poziomu zaczynał, potem ciężką pracą, troszeczkę szczęścia doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem, więc życzę wszystkim tym małym adeptom sportu szczęścia, a mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości godnie nas zastąpią. Turniej, w którym wzięło udział 7 zespołów z naszego powiatu, otworzyli Agata Binkowska, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, oraz Michał Pękala, wójt Radoszyc. Następnie wszystkie zespoły zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z gwiazdą dnia. W rozpoczęciu udział wziął także Michał Przybylski, trener KSSPR Końskie. On również zachęcał do poznawania szczypiorniaka, ale i przyglądał się młodym zawodnikom z poszczególnych szkół. Program Dziecięca Piłka Ręczna to przede wszystkim postawienie na rozwój poprzez szczypiorniak. Celem tego programu to jest przede wszystkim urozmaicenie, wzbogacenie lekcji wychowania fizycznego na najmniejszym stopniu edukacyjnym, czyli klasy 1-3, a także zachęcenie do aktywności fizycznej dzieci w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Chcę powiedzieć, że ten program cieszy się ogólną bardzo dużą popularnością. Bierze w nim udział ponad 100 szkół z całego naszego województwa świętokrzyskiego. W ramach programu uczestniczące w nim szkoły otrzymały sprzęt sportowy, stroje, bramki do street handballu oraz piłki. Natomiast dla samych Radoszyc to ma być pierwszy krok do rozwoju tej dyscypliny w gminie. Władze samorządowe dotychczas w ramach rozwoju siatkówki współpracują ze Skrą Bełchatów, a teraz chcą podobnie zrobić z piłką ręczną. Celem jest wyciąganie dzieci i młodzieży z domów i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. U nas już jest siatkówka, jest piłka nożna, teraz zaczynamy przygodę z piłką ręczną. Są to klasy trzecie szkoły podstawowej. Każda inwestycja w sport, szanowni państwo, to jest inwestycja w naszą młodzież. Dlatego też planujemy, o tym nie chcę już w tej chwili zdradzać, ale już są rozmowy zaawansowane, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Mam nadzieję, że przyciągniemy też również osoby pokroju Krzysztofa Lijewskiego do nas na hali, żeby on sam zachęcił młodzież do piłki ręcznej. Taką sekcję oczywiście będziemy planować. Na parkiecie trwała już sportowa rywalizacja. Grano do jednej bramki, a w składzie każdego zespołu musiała być przynajmniej jedna dziewczyna. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. A. Szkoła podstawowa Fałków, Królewiec i Stąporków oraz B. Szkoła podstawowa numer 2 w Końskich, numer 1 z Końskich, z Pilczycy i z Radoszyc. Grano systemem każdy z każdym, a zwycięzcy grup mierzyli się ze sobą w finale. Drugie drużyny powalczyły o trzecie miejsce w turnieju. I tak o brązowy medal starły się szkoła podstawowa numer 1 z Końskich ze szkołą podstawową w Fałkowie. Po najbardziej wyrównanym meczu dnia ci pierwsi zwyciężyli 4-2. O złoty medal zagrały Radoszyce z Królewcem. Gospodarze byli bez szans w starciu z doskonałym zespołem z gminy Smyków. Królewiec ostatecznie zwyciężył 6-13. Zwycięzcy poszczególnych turniejów pojadą do hali Legionów w Kielcach, gdzie już 10 czerwca odbędą się finały wojewódzkie. Udział w nich wezmą mistrzowie każdego z powiatów województwa świętokrzyskiego. Trzymamy więc kciuki za dzieciaki z Królewca, którymi dowodzi trener Jacek Kołodziejczyk.